Temu detalowi Wiedźminie 3 przeczy sam Geralt. W zadaniu sprawy rodzinne Geralt mówi baronowi, by ten kazał mieszkańcom kasztelu rozsypać sól na progach domów na czas odczynienia klątwy porońca. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. Sól rzeczywiście znajdziemy na progach. Co ciekawe, Geralt później przeczy sam sobie, bo w zleceniu nawiedzony dom wyśmiewa ten pomysł. Ktoś rozsypał sól. Pewnie, żeby odpędzić upiory. Bezsensowny zabobon. Co sądzicie na ten temat? Czekam na wasze teorie w komentarzach.